Hej, cześć, Matka, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku Strowa. No cóż, minęło już parę dobrych jakby chwil, od kiedy patch wyszedł. Miałem pewne problemy, bo próbowałem nagrać kilka razy właśnie ten jakby kupowanie klasy. Kupowanie paka, który teraz jest, czyli Dragon Weekly Deal, ale po prostu miałem pewne problemy, bo brakowało mi 40 zł, więc... czyli 40? No, 40 czy tam 50, więc musiałem tam się trochę pobawić z kartą kredytową i z tutaj właśnie doładowaniem. Ale już wszystko mam, więc klikamy 49,99 euro za Super Pack. Boy. Autoryzuj. I... No. Halo. Halo, trof. Hello. Pieniądze dałem. O, jest. Dobra, wskoczyło. Uuu, ale poszło. Co tam, chyba jeden level jakiś dostałem przynajmniej chyba. Miałem, nie wiem, 532 chyba miałem? Jeden level dostałem praktycznie. 750 kredytów. Za jakiś batch, nie wiem za jaki. I co my tu mamy? Dobra, mamy Avencik Abitao. Wind Tunnel. Mamy też Imperium Sentience Tome. Mamy Paragon of the Past. Kostium. Mamy Neon City Terraformer, Neon City Luminopolis, Sentience Shard, Heroic Badge Vanguardian Class. Aha, no tak, bo za odblokowanie Vanguardiana jest Badge. Badge. Kliknijmy sobie tutaj. On gdzieś tutaj chyba jest. O, Vanguardian właśnie. O, 100 mastery za to! Kurde, panie, no tu nieźle, tu nie zobacz. No to co, wybieramy sobie Vanguardiana w takim razie. Switch. I najsik, jest Vanguardianik, kurde, pik, 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 rym, pym, pym. Mam tutaj coiny, exp coiny. Więc zobaczmy sobie, ile expa dostanę, jeśli je sobie użyję, te 6 coinów. Więc tak, lecimy raz. Ja, 34 level od razu na dzień dobry. I mam jeszcze 5, więc już mam klasę na 10 levelu. Więc mam 11, 12, 13, 13,5 prawie, praktycznie można powiedzieć. Więc no, kurde, najsik. A w ogóle ten coin daje 10 tysięcy expa, więc spoko. No i cóż, mam wszystko odblokowane. Oczywiście ustawmy sobie tutaj... Psychical Damage z Lunar Lancera. Ustawiłbym sobie jeszcze oczywiście ekwipunek z mojego Gunslingera, czyli czapeczkę i ten i fejsik, żeby już jakiś power rank mieć. Oczywiście przydałby się jeszcze ring z Shadowhuntera. Na Shadowhunterze chyba Psychical, właśnie, z Magic Findem, właśnie. Więc Vanguardianik, cyk. No i już na dzień dobry mam 5554 poranka, także elo, nie? Elo, elo. Oczywiście tutaj sobie zmienimy jeszcze ten, tutaj sobie damy to, emblemy oczywiście Martial i... I oczywiście Evil Eye. Nie Evil Eye, bo to jest Magic. Bo Beamer Emblem. Tutaj będzie właśnie Psychical Damage nam dawał. I co? Alej jeszcze jaki by się przydał? No to Alej oczywiście na Magic Find, żeby więcej Magic Finda mieć. Skrzydełka oczywiście nasze nowe. Store. Wind Tunnel. Tutaj oczywiście jakieś budeczki sobie poustawiamy, żeby było śmiesznie. SS Draconik. Jakiś tutaj żagielek. Ciekawy, interesujący, jakiś ładny, fajny. Może od SS Draconika na przykład to by było takie, kurde, idealne, co nie? Gdzie on jest? Dragon Sail. Chyba ten. Oczywiście tutaj Mac Rider, mój ulubiony, czyli Chromatic Keypad.
Fish Road oczywiście ma, nie. Gdzie jest Lady of the Lake? Costume, no, Mount, wiadomo, że Fortress, kurde, panie. Pyk. Fortrasik. No i kostium oczywiście sobie ustawimy, może ten ciemny. Tak, a weźmy sobie ten ciemny. Czy jest do niego jakiś, kurde, jakaś czapka, czy coś? Jakaś czapeczka do tego jest? Czy nie ma? Chyba nie ma. Aveng. Czy no to raczej chyba nie to. Chociaż nie, no to nie to. No to na pewno nie jest od tego kostiumu na stówę. Ale chyba nie mam innego wyjścia, kurde. Za bardzo. Czekaj, tu mogę, chyba mogę sprawdzić, co ostatnio dostałem. No, nie ma niestety tych kostiumów, nie ma do tych kostiumów czapek, ani, znaczy nie ma do tych kostiumów, kurde, weaponsów, ani nic. Szkoda, ani czapki. Dobra, co jeszcze mogę użyć? Mogę zobaczyć, czy to użyję? Nie mogę, no to dobra, to idzie tu, mogę na pewno te style poużywać. Wszystkie użyję? Wszystkie? O kurde, to tego jest dużo więcej z tego co widzę, niż myślałem. Dobra, tutaj na pewno to wszystko zużyję. To jestem wręcz pewien, a mam te, co nie mogę te klikać. Na pewno zawsze tam te parę punkcików mastery wpadnie. O, dobra, i wszystko chyba. A czekaj, nie, jeszcze nie. Coś tam, a dobra, już wszystko. Jeszcze mam tutaj te 22. Tego nie ma? O, super recipe'ów nie ma, ale gówno. Myślałem, że coś będzie. No dobra, no to jeszcze mam wciór tych recipe'ów w takim razie. No dobra. No dobra, nie? Dobra, na pewno sobie kupię pak, który teraz jest, bo mam 10101 kredytów, więc kupię sobie na pewno to. Dragon Weekly Deal. To jest mus, po prostu mus aktualnie. Więc dostaję Dragon Effigy, Golden Greater Dragon Czajchy i oczywiście Diamond Dragonite. Otwórzmy oczywiście sobie te 15, zobaczymy co wypadnie. Może coś ciekawego. Pewnie nie. znając moje szczęście, ale te 50 coinów. O! World Spring Dragon, nice. Jednak jakieś jajeczko wypadło. Ty patrzcie ludzie. World Spring Dragon Egg. Jakie to jest smok i za ile on jest wart? 5, czyli milion za tego World Springa. Czekaj, jeszcze zobaczmy, czy World Spring. World Spring, tak, milion dwieście, milion czterysta. To dajmy 1 100 000 na przykład, żeby nie była taka najniższa cena. 2, 3, 4, 5. 1 100 000, proszę bardzo, już milionik do kieszeni. Diamond Dragonite Pouch. Diamond Dragonite. Dragonite 118, 120. No to za 120 chyba za sztukę, nie? Lecimy. 120, 120, raz, dwa, trzy, cztery. Żeby się tu nie pomylić i drugi też 120, raz, dwa, trzy, cztery. No i pięknie i już mamy kurde trochę pieniędzy, znaczy troszeczkę fluxa, jeśli coś będzie, tutaj pewnie nic, no tak, tutaj you have already collected those item, czyli żadnych smoków tym nie mogę odblokować, czyli jak dostanę jeszcze effigy za smoka, za referale, to będę miał dwa effigy na dwa smoki, które będą. Super, jak dla mnie bomba. No i cóż, mam jeszcze 2601 kredytów. No to oczywiście sobie kupię parę kostiumów, które mi brakuje. Bo tutaj mi troszeczkę kostiumów brakuje, więc może zacznijmy od dołu. 750, dzień dobry.
70 ma stery, tutaj do Candy'ego, dzień dobry, odblokuj, okej. I już mamy kolejny 35 level. Oczywiście nie zapomnijmy o najważniejszym, czyli o patronie, bo patronik się na pewno dzisiaj przyda. Dzień dobry, patronik. I zostało mi jeszcze 200... Coś tam mi kurde zasłoniło. Zostało mi jeszcze 251 kredytów. Na co to bym mógł wydać? Czy na coś będę to mógł wydać jeszcze? No, na pewno nie na kostium żaden. Nie, na kostium nie, na dragony nie, na chaosy, gemy. Czekaj. Są te nowe boksy, co nie? Tak, tutaj są te nowe boksy. Nie, chyba tego nie kupię. 150 za jeden boks, a raczej wątpię, że coś mi z tego dobrego wyleci. Containable items, city, crafting materials, neon, contains viable non-city crafting materials, beacons, or rally, trader, costume, eyes, or mount. A tu kupmy jednego boksa takiego, co? Zobaczmy, co z tego wyleci. I mam Memory Matrix. Memory Matrixa dostałem. No to, czyli nowy komponent, nowa rzecz do craftingu. Gdzie to się pokazuje? Tutaj? Nie. Tutaj? Też nie. Tutaj? Gdzie to kurde jest? A jest, dobra, Memory Matrix obok Robotic Salvage. Zaraz, czyli tych rzeczy związanych z Neon City. No dobra, no, jeden boksik kupiony. Czy mogę kupić jeszcze jeden? 101 tylko. A dobra, czyli nie mogę. No są jeszcze te paki, kurde, ze smokami, no ale kurde, kolejne 50 euro, no to sorki memorki, ale nie niestety. Ale niestety, to jest już troszeczkę za drogie. Także, czy ja mogę coś tu jeszcze zrobić? Nie, no tutaj już nie, tu nie. No jedyne, co mogę zrobić, to powrzucać jakieś gemy na tą klasę, bo tutaj nie mam, tutaj na pewno level by się też przydał, bo też słabo. No i cóż, no teraz, no co mi pozostaje? Zrobić sobie event, który teraz jest, czyli ten defeat, czy tam jakiś tam, kurde, nie wiem, Travel to Neon City, czy Empower, no to na pewno się zrobi teraz, jak będę sobie teraz expił Vanguardiana. No i co? No i kurde, expienie Vanguardiana, zrobienie sobie na nim jakiś kurde fajnego power ranka. I ogólnie tyle, nie? Zobaczmy, jak tutaj... Tu pewnie już mają ludzie, no tutaj po 22 tysiące tego power ranka ludzie już mają. Się nie dziwię wcale, bo tutaj kurde... Ludzie teraz pewnie poekspią jeszcze trochę tą klasę do 30, to niektórzy pewnie już 26 tysięcy będą mieli na tej klasie. Ale dobrze, że przynajmniej kontestu teraz nie ma, no to jakby nikt żadnej nagrody za Vanguardiana od razu nie dostanie. Także... Także no, mam nadzieję, że film wam się podobał. Ja idę expić Vanguardiana, bo muszę. Także na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.